W ubiegły czwartek i piątek na boiskach powiatu legionowskiego rozegrano ósme już Mistrzostwa Samorządowców Mazowia Cup 2015 w piłce nożnej. Do zawodów przystąpiły drużyny m.in. ze Starej Białej, Nadarzyna, Legionowa, Urzędu Marszałkowskiego, Wąsewa, Szpitala Brudnowskiego, Nasielska, powiatu Płońskiego, Wyszkowskiego, Długosiodła i Dąbrówki. Przybyłych gości przywitał legionowski starosta Jan Grabiec. Ten samorząd jest dla nas wszystkich tutaj obecnych ogromną przygodą, ogromną pasją. Jest naszym życiem, jest formą naszej pracy, zaznaczenia naszej obecności w świecie. Dzięki temu samorządowi zmieniły się nasze gminy, zmieniły się nasze miejscowości, zmieniły się miasta. I jak zaznacza starosta, zmieniło się także postrzeganie roli urzędnika samorządowca. To, że potrafimy się bawić, grać w piłkę razem, integrować się wspólnie, też ten wizerunek nowoczesnego urzędnika czy nowoczesnego samorządowca wzmacnia. Co roku na Mistrzostwa Samorządowców przyjeżdża kilkadziesiąt drużyn z terenu Mazowsza. Rekordowa liczba to 28. W tym roku było tylko o jedną drużynę mniej. Dzisiaj rozpoczynamy rozgrywki o godzinie 11:30 w Legionowie, Jabłonnie, Wieliszewie i Nieporęcie. W tym miejscu chciałbym podziękować serdecznie naszym partnerom za udostępnienie boisk. A jutro o godzinie 14:30 mamy finał w Legionowie i potem mamy zakończenie imprezy w Serocku. Sponsorami całej imprezy były firmy Polski Holding Nieruchomości S.A., firma Gaz System, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo, Tampon Dróg, Selgros i Eurosport z Legionowa. Mirosław Pachulski, szef powiatowej promocji, otwierając rozgrywki, podziękował partnerom za udostępnienie boisk. Dzięki temu ta impreza ma taką oprawę, na jaką zasługuje. Tuż przed wyjściem na boisko poprosiliśmy o komentarz kierownika Areny Legionowo Michała Kobrzyńskiego, który jak co roku reprezentował na boisku gminę Legionowo. W urzędzie jest taka dosyć już zgrana ekipa takich doświadczonych samorządowców. Dochodzą oczywiście nowi zawodnicy, ale kręgosłup mamy taki zgrany i tak naprawdę już od wielu, wielu lat gramy regularnie, trenujemy sobie raz w tygodniu, latem tutaj na Orliku, zimą na hali. Jednym z nowych nabytków reprezentacji Legionowa jest radny tej kadencji Rady Miasta Legionowo, Przemysław Cichocki. Ten turniej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wielu gmin, miejscowości, bo mamy przedstawicieli urzędów, jak i również społeczności lokalnych całego Mazowsza. Triumfatorem tegorocznego Mazowia Cup była drużyna z miejscowości Stara Biała.